słuchaczki. Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Słuchajcie, pisałyście mi ostatnio, ponieważ ja zadałam Wam pytanie, czy będą Was interesowały filmiki na temat tego, jak tutaj się żyje, jakie tutaj są ceny, za ile, co za ile można kupić, jak po prostu wiecie, jak się wydaje pieniądze i tak dalej. No i dobrze, no i ja właśnie dzisiaj byłam przy okazji, poczyniłam jakieś tam zakupy, rzeczy potrzebnych do domu, ze spożywki i nie tylko. No i oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowane, to jak najbardziej zapraszam Was do oglądania. Tak, nie do oglądania kotka. Kotek chciał się chyba przywitać. Dobrze, no to ja po prostu zacznę tutaj po kolei. Zakupy dzisiaj poczyniłam w sklepie, który się nazywa Homburgines. Jest to coś bardzo podobnego do B&M Burgines. No więc zaczynamy, pokazuję Wam, poczyniłam zakupy w Sainsbury's oraz właśnie w tymże Homburgensie. Zaraz sobie tu muszę pojmować, żebym nie pomieszała tego, gdzie co kupiłam, chociaż w sumie to chyba jest nieistotne. Więc standardowo, ręcznik papierowy, ja kupuję taki oto, ponieważ jest bardzo wydajny. Dla dzieci płatki czekoladowe, wszystko to są rzeczy za chyba około funta. Red Bull oczywiście, chlebek obowiązkowo, standardowo. Kupiłam taką pastę, bardzo lubimy z kurczą i zresztą synek też. Takie gotowce, bez gotowania naszego makaronu i dodawania, nie wiadomo, robienia sosu. Tu mamy bardzo fajną Knora. Mam nadzieję, że sprawdzę, że Wy to widzicie. Tak, widać. Także pastaria, pasta bolognese w 5 minut, także coś takiego. To chyba był koszt 70p. Oczywiście jajka standardowo. Zakupiłam oczywiście standardowo Airwick, to jest zapach, ja wybrałam Waiting by the Fireside, taki zapach bardzo fajny, taki otulający, znowu świąteczny, także taki zapach. Puszka kukurydzy, nasze uwielbiane, to jest coś, co Wam mogę polecić tym z Was, które po prostu tutaj może dopiero będą, to naprawdę polecam bardzo serdecznie. Ja wiem, ja sama lubię gotować, ale uwierzcie mi, makaroni cheese po prostu jest przepyszny, ten właśnie tutaj z Homburgensa. Próbowaliśmy już różnych, ale ten naprawdę jest po prostu boski. Ja dodaję do tego tylko i wyłącznie czosnek, sól, pieprz i po prostu zajadamy się jak Chińczyk makaronem. Także makaroni cheese w takich gotowcach. Oczywiście sherry, pomidorki sherry. Dobra. No i oczywiście standardowo zapach do kontaktu. Tym razem wybrałam warm milk and honey, czyli po prostu ciepłe mleko i miód. Nie wiem, czy musiałam powiedzieć wanilia. Dobra, czyli Ambipur. Wkład do Ambipuru. Wiem, że w Polsce są na pewno one drogie. Wiem to na bank, bo kojarzę. Tu jakaś książeczka. Zakupiłam żarówkę. Nie mogę sobie poradzić ze światłem. Potrzebuję bardzo jasnego światła, więc żarówka. Zakupiłam sobie również Helema Breakfast Biscuits. Następna rzecz, no to oczywiście szynka. Moja córcia ją bardzo lubi, ponieważ jest na obrzeszach tej szynki znajduje się oczywiście buka tarta. Chyba nawet ser, nie wiem. Dalej jedziemy. Pomidorki. Też coś w okolicy funta. Powiem Wam tak, te sklepy są strasznie mylące pod tym względem, że wszystko po funcie, wszystko po 65, 50, 39 i tak dalej. Dochodzicie do kasy i po prostu zostawiacie tam 50, 60 funtów. Także tak to niestety wygląda. Jak już wzięłam tamten z pastarii pasta bolognese, postanowiłam, że wezmę również na spróbowanie pasta parmezan. Ja parmezan bardzo lubię, więc spróbuję. Także taki makaron. Kolejny wkład. Tym razem nie mleko i miód, tylko właśnie clean cotton, cotton fresh. Bardzo lubię ten zapach, także wziąłam zapas. Pasta do zębów, oczywiście jakaś tam anti-tartar, czyli na przeciwkamieniu nazębnemu, także zdzierająca kamień nazębny. Następnie jakiś nowy, limitowana edycja, już Wam pokazuję, limitowana to jest Comfort i to jest nic innego jak płyn do płukania naszego prania. Bardzo fajny zapach, nie wiem czy jest w Polsce. Przepięknie pachnie i przypomina mi tego żółtego Lenora, którego uwielbiam.
To jest zapach krokusa i mistletoe. Nie wiem, co to jest, ale jakiś mistletoe i krokus. Nie wiem, jaki jest ten drugi kwiat. Na kwiatach się nie zna, pewnie moja mama by tutaj od razu wiedziała, o co chodzi. Także taki oto płyn. Dalej, oczywiście odświeżać zapach do toalety. Tutaj oczywiście jakieś tam chicken, nóżki z kurczaka, więc to już typowo pod obiad. Zakupiłam właśnie taką fajną ozdobę, będę chciała zrobić moje nowe tło, takie trochę, troszeczkę jakby w 3D, efekt 3D, znowu tak jak na ustach, tak teraz tutaj będę miała na ścianie. Takie serduszka fajne, 3D Wall Art Stickers, 10 takich serduszek, zobaczymy jak się to będzie prezentowało. Dalej, 2 litry mleka. Ja wiem, że teraz powiecie, Boże, co na mleko pokazuje, nie wiem, szynkę i tak dalej, ale mówię, no prosiłyście, więc po prostu to robię. Chciałyście wiedzieć, jakie są ceny, ile trzeba wydać pieniążków. Niektórzy z Was w ogóle piszą do mnie w takiej sprawie, że planują jeszcze mimo wszystko wyjechać z Polski tutaj i jak to wygląda cenowo, więc po prostu to jest właśnie dla Was, dla tych, które są tym zainteresowane. Jeżeli nie jesteście, nie interesuje Was to, jest to dla Was nudne, jest to dla Was zbędne, po prostu przełączcie naprawdę na inny kanał. Dalej, ambrozja to jest nic innego jak budyń. Również robię w domu nasz polski budyń, ale naprawdę ten sprawdza się świetnie, po prostu wrzucacie tylko i wyłącznie, podgrzewacie. Ja dodaję dzieciom albo czy syrop czekoladowy, albo syrop malinowy i maliny z puszki i naprawdę super. Salami, jakieś tam salami, karma. Powiem Wam też, że te, które mają zwierzaki, też to wiedzą, że mimo wszystko tutaj utrzymanie zwierząt jest naprawdę o wiele, wiele łatwiejsze niż w Polsce. Ja sama wiem, że bo rodzice mają kotka, znaczy tam jest mój kotek w Polsce i wiem, ile kosztują te witaminki, nie witaminki z Whiskasa, nie z Whiskasa, o Whiskasie już nie wspomnę. Także tutaj możecie sobie na to śmiało pozwolić. W Polsce jednak troszeczkę zostaje to w tyle i kupujemy gdzieś, gdzie popadnie, jak najtaniej. Tutaj na to zwracać uwagi nie musimy. Cat Stars, tutaj akurat wzięłam z jakiegoś Webbox. Complete Cat Food, 900 gram i ta paczka kosztuje chyba coś około 2 funty z hakiem albo 2 funty, jakoś tak, także same widzicie. Także karma dla kotków, dalej piersi z kurczaka, wiem, że były dwie paczki po 5 funtów, nie pamiętam ile zapłaciłam za tą jedną. No i moje drogie, tu jest ostatnia rzecz w tej siatce. To jest ostatnia rzecz, ponieważ będę chciała zrobić Wam również test i recenzję. Chciałabym Wam troszeczkę powiedzieć na temat. Ja uwielbiam, ubóstwiam po prostu robić te maseczki. O tym jeszcze Wam nie mówiłam. W sumie mówiłam Wam, że w którymś z filmików, że lubię, ale jeszcze nigdy Wam nie pokazywałam, więc postanowiłam, że zrobię Wam taki filmik o maseczkach. Napiszcie mi, co Wy o tym myślicie. Czy jesteście za, czy nie? Tu akurat zakupiłam właśnie w Humbergansie takie maseczki. Wybrałam sobie jakieś 3. Wszystko Wam powiem oddzielnie, w oddzielnym filmiku na temat maseczek. Pokażę Wam, jak ja je nakładam może nawet. Zobaczymy. Zobaczymy, może zrobię taki dzień leniucha właśnie z Wami. Taki mini vlog znowu, tylko tyle, że po moim mieszkaniu. Co tutaj mam? Tu mam paragony. Co jeszcze zakupiłam? Zakupiłam jeszcze, zobaczcie, o tym też Wam będę mówić, jeżeli zrobię Wam filmik o gadżetach, bo taki takowy też planuję. I to jest nic innego jak taki fajny wieszak w kształcie sukienki, mini sukienki na biżuterię. Tutaj wrzucacie sobie oczywiście jakieś kolczyki, pierścionki i tak dalej, czyli biżuterię. Tu z drugiej strony macie takie zawieszki na rzepy, to jest właśnie ta strona na rzepy i tu wieszacie sobie łańcuszki czy bransoletki, także świetny, świetny pomysł. Ja już gdzieś jeden mam, także zakupiłam sobie jeszcze jeden. O tym również wspomnę Wam w gadżetach. I tutaj ostatnie 3 rzeczy. Moje bardzo ulubione bułki, 4 Cornish Butter Raisin, także tea cake. To są takie ich tutaj ciasto do herbaty. Ja uwielbiam je sobie podgrzać troszeczkę w piekarniku i po prostu z masełkiem albo z dżemem. To są bułki właśnie maślane z rodzynkami. Uwielbiam do kawy, uwielbiam. No i takie kiełbaski to już do moich dzieci, ponieważ moje dzieci bardzo lubią tutaj te kiełbaski. Ja nigdy ich nie próbowałam, na temat smaku Wam nie powiem, ale ubóstwiają. To są jakieś pepperami original za funt 50. I kolejne rzeczy, już ostatnie 2.
Już odłożę sobie siatkę. Ostatnie dwie rzeczy. Moje drogie, znowu natknęłam się. Tutaj oczywiście zakupiłam dla mojej psiapsiuły do Polski. Prosiła mnie, żebym kupiła jej właśnie z tym klinikiem. Także znalazłam ostatnią sztukę i postanowiłam, że szybciutko jej wezmę. Także Kasieńka, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. No i była oczywiście teraz znowu nowa Free Black Mascara z Eiko. Ja gdzieś już chyba taką miałam. Ja kojarzę, że chyba w TK Maxie kupowałam, ale wiecie co, dopiero właśnie jak zobaczyłam tą gazetę, to sobie przypomniałam, że kompletnie nie będzie ją położyłam. Nie mam zielonego pojęcia. Robiłam Wam test tuszów i też jej nie kojarzę, że tam była. Nie wiem, powiem Wam, że teraz zgłupiałam. W każdym razie, jeżeli to jest ta sama, no to nie wiem, czy ona zrobi test, ale myślę, że nawet jeżeli zrobię, to nic się nie stanie. Będziecie mogły sobie zobaczyć, czy jest warta zakupu, czy nie. To jest InStyle grudniowy, cena 3,99 i w środku mamy właśnie tusz o wartości 12 funtów z Eiko. Także tak się to prezentuje. I to są wszystkie moje zakupy i jeżeli chodzi o ceny moje drogie, to tak, w samym Humbergansie, a mówiłam, co kupowałam w Humbergansie, większość właśnie tych takich do domu, te pasty. Także generalnie praktycznie, że wszystko to było kupione w Humbergansie i cena za to wszystko to jest 42 funty. Same widzicie, no 40 funtów przy zarobkach, na przykład, nie wiem, minimalne 200 funtów, jeżeli macie na tydzień, mówimy, nie na miesiąc, no to powiedzcie same, czy na takie zakupy można, czy nie można sobie pozwolić. I jeszcze raz powtórzę, to nie są tutaj zakupy takie obowiązkowe, bo bardzo dużo rzeczy kupiłam akurat takich dodatkowych, typu zapachy, typu nie wiem, jakieś budynie, znowu zapach. Także te rzeczy to są, mówię, to są takie typowe jakieś te wkłady, przecież to nie są obowiązkowe, prawda? Także no jesteście w stanie sobie tutaj na takie zakupy pozwolić. Tu jest mój paragon, żeby nie było, że ściemniam. W Sainsbury właśnie kupiłam dosłownie chyba tylko z 4 czy 5 rzeczy, czyli te ciastka właśnie do herbaty, to one kosztują funta, kiełbaski peperami funt 50, gazeta Glamour dla Kasi 2 funty i InStyle 3,99, także to były zakupy. Moje robaczki. I tak się właśnie prezentowały moje wszystkie zakupy poczynione w Sainsbury'em i w Humbergansie. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy faktycznie dalej chcecie, żebym Wam takie filmiki nagrywała. Jeżeli tak, to oczywiście bardzo proszę o łapki w górę. Jeżeli nie, no to oczywiście również bardzo bym prosiła o komentarze, że Was to nie interesuje, że są to niepotrzebne, że cokolwiek na nie, wówczas będę wiedziała, żeby takich filmików więcej nie wstawiać, nie nagrywać. No i cóż, ja się z Wami będę żegnać. Spróbuję zmontować jeszcze dzisiaj ten filmik i dzisiaj Wam go udostępnić. I moje drogie, mała uwaga, jutro i być może pojutrze będę bez laptopa, mam problemy techniczne z laptopem i oddaję go do naprawy, także po prostu już jestem zła na siebie, ale no niestety to była sytuacja nie do przeskoczenia przeze mnie, próbowałam tutaj, walczyłam, ale jednak wymaga tutaj oka specjalisty. No i cóż, no ja po prostu dwa dni będę taka, wiecie, w zawieszeniu, także możecie coś do mnie pisać na Facebooku co najwyżej, jak tylko ogarnę ten temat, to oczywiście ponadrabiam zaległości jak najbardziej, także nie przejmujcie się. Może jeden, dwa dni będę miała poślizgu. Mam nadzieję, że jeden dzień. Dobrze, ja się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że jesteście, za komentarze, komentujcie jak najwięcej. No i cóż, no i subskrybujcie, lajkujcie mój kanał, bardzo mi na tym zależy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszonka. Pa, pa, pa. Mam nadzieję, że te zakupki Wam się podobały. Pa.